Nie stawi ludzi. Czas na najważniejsze informacje. Prezydenckie ustawy reformujące polskie sądownictwo będą najpewniej omawiane na rozpoczynającym się dziś dwudniowym posiedzeniu Senatu. W nocy Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła bez poprawek prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, a wcześniej o Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekt ustawy został przegłosowany 7 głosami senatorów z Prawa i Sprawiedliwości wobec 2 głosów przeciw z Platformy Obywatelskiej. Podczas debaty wypowiedział się m.in. wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, który uważa, że wybór członków KRS przez posłów jest zgodny z konstytucją. Ta legitymacja pochodząca właśnie z tego, że przedstawiciele narodu dokonują, czyli posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, tak jak konstytucja wprost stanowi, wyboru przedstawicieli do KRS-u, to jest wzmocnienie tej legitymacji demokratycznej. Innego zdania jest senator PO Bogdan Klich. To nie jest sanacja wymiaru sprawiedliwości, to jest egzekucja polskich sądów. Jeszcze raz, to nie jest żadna sanacja, tylko egzekucja niezależnego sądownictwa w Polsce. Jeśli oba projekty ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym zostaną przyjęte dziś przez komisję, jeszcze po południu Senat zajmie się nimi na rozpoczynającym się posiedzeniu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda powołał rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Szef gabinetu zachował tytuł ministra finansów i rozwoju. Dotychczasowa premier Beata Szydło została wiceprezesem Rady Ministrów. Nie zmienili się szefowie pozostałych resortów ani pozostali członkowie rządu. Karol Darmoros. Prezydent Andrzej Duda uznał za słuszną decyzję nowego premiera o niezmienianiu poszczególnych ministrów. To dobra decyzja, powiedziałbym koleżeńska decyzja, żeby móc własnymi oczami z gabinetu premiera spojrzeć na pracę wszystkich ministrów i dokonać rzetelnej oceny. Prezydent wezwał nowy rząd do dobrego współdziałania z głową państwa. Andrzej Duda chwalił dotychczasową współpracę, choć przyznał, że w niektórych przypadkach były mankamenty. Co do których jako prezydent Rzeczypospolitej oczekuję, że znikną. Prezydent życzył nowemu gabinetowi zapału do dalszej realizacji wyborczych obietnic. To będzie rząd kontynuacji, ale też nadziei i optymizmu, zapewniał premier Mateusz Morawiecki. Naszym punktem odniesienia będzie na pewno rodzina, bezpieczna rodzina, będzie praca, godna praca, będzie mieszkanie, mieszkanie dla wszystkich, mieszkanie dostępne dla jak największej liczby osób. Nowy premier deklarował, że gabinet Zjednoczonej Prawicy będzie starał się być rządem Zjednoczonej Polski. Chcemy być akceptowani i docenieni przez tych, którzy na nas nie głosowali, mówił Mateusz Morawiecki. Karol Darmoros, Polskie Radio. W Sejmie Mateusz Morawiecki wygłosi expose. Głosowanie nad wotum zaufania ma odbyć się w środę rano. W Los Angeles ogłoszono nominacje do nagród filmowych Złote Globy. Najwięcej otrzymał amerykański obraz Guillermo del Toro Kształt Wody. Wśród nominowanych jest także polsko-brytyjski film animowany Twój Vincent. Szczegóły nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski. Kształt Wody otrzymał 7 nominacji do Złotych Globów, w tym za reżyserię dla Guillermo del Toro oraz za najlepszy dramat. W tej głównej kategorii będzie on rywalizować z Czwartą Władzą Stevena Spielberga, Dunkierką Christophera Nolana, filmem Tamte Dni, Tamte Noce Luki Guadagnino oraz Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri Martina McDonagh. O miano najlepszej komedii walczyć będą m.in. Lady Bird, Król Rozrywki oraz Uciekaj. Do Złotych Globów w kategorii aktorskich nominowano takie gwiazdy jak Tom Hanks, Denzel Washington, Meryl Streep, Emma Stone i Helen Mirren. Opowiadające o życiu Vincenta Van Gogha obraz Twój Vincent otrzymał nagrodę w kategorii najlepszy film animowany. Polsko-brytyjska produkcja będzie rywalizować z takimi hitami kinowymi jak Coco czy Dzieciak rządzi. Złote Globy przyznaje Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej przy Hollywood, które skupia około 90 dziennikarzy z całego świata. Ceremonia wręczenia tych nagród odbędzie się w Los Angeles 7 stycznia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kara 4-letniej dyskwalifikacji ciężarowca Adriana Zielińskiego utrzymana w mocy. Postanowił o tym panel dyscyplinarny przy Polskiej Agencji Antydopingowej. Zieliński został wykluczony z reprezentacji Polski podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w ubiegłym roku po ujawnieniu w jego organizmie środka dopingowego. Mistrz olimpijski w kategorii 85 kg z Londynu cały czas twierdził, że nigdy świadomie nie zażywał zabronionego środka nandrolonu, który został wykryty. Zielińskiemu przysługuje odwołanie do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie. Na koniec czas na prognozę pogody. W dzień zachmurzenie w kraju będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na Podkarpaciu, opady deszczu. Temperatura od 5 stopni na zachodzie i północy do 12 na Śląsku Opolskim i Górnym, także w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr przeważnie umiarkowany, na południu silny i porywisty, a w górach halny.
Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 5 minut po piątej. Powtórka programu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Małgorzata Łopińska, zapraszam na wieczorne wydanie magazynu Północ, południe. A w programie między innymi Mateusz Morawiecki, nowym premierem Polski. Naszym punktem odniesienia będzie na pewno rodzina, bezpieczna rodzina, będzie praca, godna praca, będzie mieszkanie, mieszkanie dla wszystkich, mieszkanie dostępne dla jak największej liczby osób. Komisja weryfikacyjna ujawnia kluczowe dokumenty w sprawie kamienicy przy Nowakowskiego 16. Znaleźliśmy również dowód na to, że Roman Kępski miał pełną świadomość, czyli rodzina Walzu miała pełną świadomość, że próbuje odzyskać kamienicę w złej wierze. Premier Netanyahu oczekuje uznania Jerozolimy za stolicę Izraela przez kraje Unii Europejskiej. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Prezydent Andrzej Duda powołał rząd Tadeusza Morawieckiego. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim wręczył nominację ministrom nowego gabinetu. Wszyscy ministrowie rządu Beaty Szydło zachowali stanowiska. Premier Morawiecki będzie jednocześnie ministrem rozwoju i finansów. Prezydent Andrzej Duda uznał za słuszną decyzję nowego premiera o niezmienianiu poszczególnych ministrów. To dobra decyzja, powiedziałbym koleżeńska decyzja, żeby móc własnymi oczami z gabinetu premiera spojrzeć na pracę wszystkich ministrów i dokonać rzetelnej oceny. Prezydent wezwał nowy rząd do dobrego współdziałania z głową państwa. Andrzej Duda chwalił dotychczasową współpracę, choć przyznał, że w niektórych przypadkach były mankamenty. Co do których jako prezydent Rzeczypospolitej oczekuję, że znikną. Prezydent życzył nowemu gabinetowi zapału do dalszej realizacji wyborczych obietnic. To będzie rząd kontynuacji, ale też nadziei i optymizmu, zapewniał premier Mateusz Morawiecki. Naszym punktem odniesienia będzie na pewno rodzina, bezpieczna rodzina, będzie praca, godna praca, będzie mieszkanie, mieszkanie dla wszystkich, mieszkanie dostępne dla jak największej liczby osób. Nowy premier deklarował, że gabinet Zjednoczonej Prawicy będzie starał się być rządem Zjednoczonej Polski. Chcemy być akceptowani i docenieni przez tych, którzy na nas nie głosowali, mówił Mateusz Morawiecki. Karol Darmoros, Polskie Radio. Jutro o 16 w Sejmie Mateusz Morawiecki wygłosi ekspozę. Głosowanie nad wotum zaufania ma się odbyć w środę rano. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oraz przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wystosowali listy z gratulacjami do premiera Mateusza Morawieckiego. Przywódcy instytucji unijnych napisali, że liczą na współpracę z nowym szefem polskiego rządu. Tusk, który zamieścił list na swoim prywatnym koncie na Twitterze, napisał, że gratuluje Morawieckiemu zarówno w swoim imieniu, jak i Rady Europejskiej. Liczę na dobrą współpracę, działanie na rzecz silnej pozycji Polski w Unii i jedności wszystkich państw członkowskich jest potrzebą chwili. Mam nadzieję, że znajdziemy sposobność porozmawiania o tym przy okazji najbliższej Rady Europejskiej, zaznaczył Tusk. Spotkanie Rady odbędzie się w czwartek i piątek w Brukseli. Z kolei Juncker podkreślił, że jest przekonany, że przewodnictwo Morawieckiego w Radzie Ministrów będzie ważnym czynnikiem przyczyniającym się do dalszego sukcesu gospodarczego Polski. Żywię także nadzieję, że w trakcie sprawowania przez pana urzędu premiera RP Polska będzie w dalszym ciągu pozytywną siłą na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju gospodarczego Unii, napisał szef komisji. A do powołania rządu premiera Morawieckiego wrócimy w publicystycznej części magazynu. Polskie Radio 24. Północ, południe. Komisja weryfikacyjna ujawnia kluczowe dokumenty w sprawie kamienicy przy Nowakowskiego 16. Wynika z nich, że Roman Kępski, czyli wuj męża prezydent Warszawy, wiedział, że przy sprzedaży nieruchomości doszło do fałszerstwa. Temat wyroku sądu potwierdzającego fałszerstwo aktu własności kamienicy przy Nowakowskiego wśród ujawnionych dziś dokumentów jest także dotyczące sprawy zeznania Romana Kępskiego, potwierdza przewodniczący Patryk Jaki. Znaleźliśmy również dowód na to, że Roman Kępski miał pełną świadomość, czyli rodzina Walcu miała pełną świadomość, że próbuje odzyskać kamienicę w złej wierze. Dlaczego? Ano dlatego, że był, szanowni państwo, przesłuchiwany na tą okoliczność już przez organa
bezpieczeństwa PRL i znajduje się tutaj jego podpis na przesłuchaniu. Podpis potwierdzający, że Roman Kępski wiedział o skali oszustwa, a przynajmniej się jej domyślał. Stąd jego zeznanie. Nie uważam za wykluczone, że popełniono fałszerstwo. Mogłem bezwiędnie paść jego ofiarą. Gdyby tak było, to oczywiście byłaby to moja strata. Podpis Roman Kępski, czyli rodzina Walców. Szanowni Państwo, no świetle tych dokumentów, nowych dokumentów, które nigdy wcześniej nie były publikowane, nie ma żadnych wątpliwości, że pan Roman Kępski miał świadomość, że stara się o kamienicę w złej wierze. Pytanie, czy wiedział o tym jego spadkobierca Andrzej Walc i jego żona, dziś prezydent Warszawy. Poseł PiS Jan Mosiński nie ma w tej sprawie żadnych wątpliwości. Sam Roman Kępski na pewno dzielił się tą wiedzą podczas spotkań świątecznych z rodziną Walców. Innej możliwości nie ma. Andrzej Walc i jego rodzina stanowczo zaprzeczają, aby wiedzieli cokolwiek o niepewnych interesach wuja. Dotąd żadna instytucja nie potrafiła udowodnić mu złej woli. Teraz się to udało dzięki dociekliwości Komisji i Ministerstwa Sprawiedliwości, uważa Paweł Rabiej z Nowoczesnej. Tej dociekliwości zabrakło do tej pory w postępowaniach reprywatyzacyjnych w szukaniu dokumentów. Oczywiście mieszkańcy, którzy starali się to robić, nie zawsze mieli do tego dostęp, natomiast mogły to robić inne instytucje, mogły to robić inne urzędy i dzięki tej dociekliwości mamy w tej chwili szansę rozwikłania tej sprawy po wielu, wielu latach i odnalezienia wszystkich elementów układanki dotyczącej Noakowskiego 16. Członek komisji Łukasz Kondratko podejrzewa, że dotąd przeszkadzała w tym postawa prezydent Warszawy. Można powiedzieć, że pani Hanna Gronkiewicz-Walc razem ze swoim małżonkiem urządzają sobie swego rodzaju teatr i kpinę z komisji, twierdząc, że nie posiadali żadnej wiedzy odnośnie przeszłości związanej z kamienicą przy ulicy Noakowskiego 16. I to jest tak, że ta sprawa jest, można powiedzieć, odpowiedzią dla krytyków, że komisja jest komisją, która jest potrzebna dla polskiego porządku prawnego, jest potrzebna do tego, żeby wyjaśniać sytuację. Także takie jak ta związana z Noakowskiego 16. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Tymczasem dobiegają końca wewnętrzne prace rządu nad projektem dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Jeszcze w tym tygodniu zajmie się nią Komitet Stały Rady Ministrów, a następnie trafi ona na posiedzenie rządu. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki szacuje, że kwota z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie rekompensat dla spadkobierców roszczeń może wynieść łącznie do 30 miliardów złotych. Funkcjonować ma przy tym uniwersalna zasada wypłaty 20% wartości utraconego mienia. Niektórzy by chcieli, żeby polscy podatnicy zapłacili najlepiej bilion, czyli obliczoną wartość nacjonalizowanych nieruchomości. Natomiast państwa na to nie stać. Uważamy, że przyjęcie jednej uniwersalnej zasady, na które państwo stać, jest dobre. Dodatkowe zaangażowanie Skarbu Państwa z pewnością poprawi finansową kondycję samorządów, dodaje członek Komisji Weryfikacyjnej badającej skutki reprywatyzacji w Warszawie Paweł Lisiecki z PiS. Wypłata odszkodowań przez samorząd stanowi przynajmniej w Warszawie znaczny procent budżetu miasta. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości zakłada również wsparcie ze strony budżetu państwa. Po zatwierdzeniu projektu dużej ustawy reprywatyzacyjnej przez rząd trafi on do parlamentu. Michał Fedusia, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Północ, południe. Prezydent Andrzej Duda dziękuje sędziom Trybunału Konstytucyjnego za ciężką pracę i powrót do normalności. Prezes Trybunału Julia Przyłębska przypomniała sędziom, że władzę sprawują w imieniu narodu. W Trybunale Konstytucyjnym odbyło się doroczne zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału. Było poświęcone podsumowaniu działalności w 2016 roku. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska swoje wystąpienie poświęciła w większości składowi Sądu Konstytucyjnego. Przypomniała, że był czas, iż Trybunał liczył mniej niż 15 sędziów, a wszystko za sprawą byłego prezesa Trybunału, profesora Andrzeja Rzeplińskiego, który, jak tłumaczyła, nie dopuścił kilku sędziów do wykonywania swoich obowiązków. To ewenement w historii państwa prawa, kiedy prezes Trybunału Konstytucyjnego przyznaje sobie kompetencje nieznane konstytucji i ustawie. To wszystko, zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy, dezorganizowało pracę Trybunału Konstytucyjnego w 2016 roku. Dlatego dziś, kiedy ten czas należy już do przeszłości, prezydent dziękował sędziom za pracę i powrót do normalności. Przykro mi jest, że zostaliście państwo w jakimś sensie wciągnięci jako Trybunał Konstytucyjny w taką sytuację. Ubolewam nad tym. Jednocześnie prezydent zastrzegł, że ani on jako prezydent, ani inni uczciwi ludzie nie mogli się zgodzić na decyzję obozu Platformy Obywatelskiej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Ksenia Maćczak, Polskie Radio.
Prezydent Andrzej Duda uważa, że obecna konstytucja ma pewne braki. Prezydent wziął udział w debacie wspólnie o konstytucji, wspólnie o ustroju, będącej częścią kampanii społeczno-informacyjnej przed referendum dotyczącym nowej ustawy zasadniczej. Głosowanie ma się odbyć w dniach 10-11 listopada 2018 roku. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że obowiązująca od 20 lat konstytucja nie reguluje członkostwa Polski w NATO i Unii Europejskiej. W tym kontekście pojawia się kwestia, a jakie w takim razie są gwarancje naszej suwerenności? Jak mówił prezydent, ważną konstytucyjnie kwestią jest też sprawa podziału władz i zakresu ich działania. Jednak według Andrzeja Dudy najważniejsze jest pojęcie dobra wspólnego. Wszystko, co robią władze, powinno się mieścić w pojęciu działania dla dobra wspólnego. Jeżeli poza to wykraczają, to znaczy, że według mnie wykraczają absolutnie poza granicę jakiegokolwiek swojego konstytucyjnego umocowania. W dyskusji ekspertów profesor Dariusz Dudek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zwracał uwagę na jego zdaniem konstytucyjne osłabianie pozycji prezydenta wybieranego przez naród. Można było oczekiwać, że tak wybierany prezydent, uważany przez większość za przedstawicieli narodu, uzyska odpowiednią pozycję. Nie jest jednak tak w naszej konstytucji. Ona niewątpliwie preferuje segment rządowy. Ostatnia w tym roku debata przedreferendalna odbędzie się 15 grudnia w Opolu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Noc, południe. 60 naukowców odebrało nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Są one przyznawane co roku za wybitne osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne oraz dydaktyczne. Gala wręczenia nagród odbyła się w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Najważniejsze w nauce jest bezinteresowne dociekanie prawdy i wychowywanie następnych pokoleń Polaków i naukowców, mówił podczas gali wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Dociekanie prawdy dla niej samej, temu warto poświęcić życie. W tym roku za wybitne osiągnięcia naukowe uhonorowano dwóch badaczy i jeden zespół. W czasie pracy naukowej myśli się o wynikach i o trudnościach, zaznacza profesor Ewa Piórkowska-Gałęska z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, nagrodzona za wybitne osiągnięcia naukowe w badaniach nad rozwojem materiałów polimerowych, biodegradowalnych i nanokompozytowych w kategorii badania na rzecz rozwoju gospodarki. Nagrody bywają albo ich nie ma, ale zawsze nagrodą jest, jeżeli nasze wyniki są dobre i możemy je opublikować w odpowiednio dobrym czasopiśmie. Za badania nad szkolnictwem wyższym wyróżniono profesora Marka Kwieka, a dr Piotr Wcisło razem z zespołem wyróżniony został za nową metodę poszukiwania ciemnej materii. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Północ, południe. W Polsce rośnie popyt na pracę. W końcu trzeciego kwartału liczba wolnych miejsc pracy wyniosła ponad 131 tysięcy i była wyższa niż w drugim kwartale o 7,5%. Wynika z informacji resortu rodziny i pracy. W porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku liczba wolnych miejsc pracy była wyższa o 37,4%. Firmy mają coraz więcej miejsc pracy i problemów ze znalezieniem odpowiednich na te miejsca osób, podkreśla Grzegorz Baczewski z Konfederacji Lewiatan. Często firmy w tej chwili zwracają się do urzędów pracy ze swoimi ofertami i próbują tam szukać potencjalnych pracowników. No w tym zasobie bezrobotnych jest coraz mniej takich osób, które jest łatwo zatrudnić. To są osoby oddalone od rynku pracy, mniej aktywne, gorzej wykształcone, z gorszymi kwalifikacjami. Z danych Ministerstwa Rodziny i Pracy wynika, że w ciągu trzech kwartałów tego roku powstało ponad 551 tysięcy nowych miejsc pracy, głównie w sektorze prywatnym. Najwięcej nowych miejsc utworzono w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Jak wynika z szacunków resortu pracy, bezrobocie jest wciąż na niskim poziomie i w listopadzie, podobnie jak w październiku, wyniosło 6,6%. Liczba bezrobotnych w końcu listopada wyniosła 1,060,000 osób i w porównaniu z październikiem spadła o 0,5 tysiąca. Tak niskiego bezrobocia nie było od stycznia 1991 roku. Coraz więcej młodych ludzi, także z bardzo małych miejscowości, angażuje się w działania na rzecz lokalnego dziedzictwa. W Warszawie odbyła się konferencja Wspólnie dla Dziedzictwa, podsumowująca program dotacyjny Wolontariat dla Dziedzictwa, prowadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Koordynator programu Małgorzata Zielińska podkreśla, że przez dwa lata jego działania dofinansowanie otrzymało 55 organizacji pozarządowych, realizując 78 projektów. Te organizacje
pozarządowe w ramach swoich zadań zaangażowało ponad 1200 wolontariuszy. Bardzo aktywne są organizacje z bardzo małych miejscowości. Wśród wolontariuszy większość to byli ludzie młodzi. To cieszy, bo to taka inwestycja, która będzie procentować. Łukasz Ofiara z Narodowego Instytutu Dziedzictwa dodaje, że zrealizowane projekty dotyczyły między innymi prac porządkowych i pomocniczych związanych z utrzymaniem zabytków, dokumentacji zabytków oraz działań edukacyjnych. Na przykład fajnym projektem edukacyjnym jest projekt, który prowadzi Stowarzyszenie Wieża w Siedlęcinie. To jest taka wieża z czasów średniowiecznych. O dofinansowanie w programie dotacyjnym Wolontariat dla Dziedzictwa ubiegało się ponad 200 organizacji pozarządowych. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zbierze się jutro na posiedzeniu dotyczącym sprawy Puszczy Białowieskiej. Rozprawa rozpocznie się o 9.30. Jak poinformował resort środowiska, na czele polskiej delegacji stanie minister Jan Szyszko. Minister Szyszko powiedział, że zarówno jutrzejsza rozprawa, jak i wyrok Trybunału, który możemy poznać za kilka miesięcy, powinien być korzystny dla strony polskiej. Rozprawa będzie ostateczna, a do tej pory nie ma najmniejszych podstaw, żeby Polskę w czymkolwiek ukarać. Polska w 100% wypełnia polecenia czy też prawa Unii Europejskiej w zakresie Natury 2000, w zakresie implementacji dyrektywy ptasiej i dyrektywy habitatowej. Konflikt wokół Puszczy Białowieskiej zaostrzył się w ubiegłym roku, kiedy to minister Jan Szyszko podpisał aneks do planu urządzenia lasu, który zakładał niemal trzykrotne zwiększenie cięć. Ministerstwo Środowiska, jak i leśnicy tłumaczą, że prace prowadzone w puszczy są zgodne z prawem polskim i z prawem unijnym. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Informacje z zagranicy. To była próba zamachu terrorystycznego, mówi burmistrz Nowego Jorku o eksplozji w centrum Manhattanu. 27-letni mężczyzna zdetonował tam niewielki ładunek wybuchowy domowej produkcji. Sprawca jest ciężko ranny. Kilka osób odniosło lekkie obrażenia. O 7.20 czasu lokalnego w godzinach porannego szczytu doszło do eksplozji w korytarzu łączącym dwie stacje metra w rejonie Times Square. Niewielki ładunek wybuchowy przymocowany był do ciała 27-letniego mężczyzny, którego zidentyfikowano jako Akayet Ula. Detonacji dokonał celowo. To była próba zamachu terrorystycznego. Dzięki Bogu sprawca nie osiągnął ostatecznego celu. Mówił burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio. Władze Nowego Jorku poinformowały, że sprawca doznał poważnych obrażeń i obecnie przebywa w szpitalu. Trzy inne osoby zostały lekko ranne i ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Zapytany o związki sprawcy z państwem islamskim, komisarz nowojorskiej policji James O'Neill powiedział, że wyraził on pewnego rodzaju deklarację. Komisarz nie podał jednak szczegółów. Jesteśmy celem dla wielu, którzy chcą wystąpić przeciwko demokracji i wolności, mówił gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo. Władze Nowego Jorku poinformowały, że w tym momencie nie ma dodatkowego zagrożenia. Zamknięte stacje metra i dworzec autobusowy zostały ponownie otwarte. Z Waszyngtonu Marek Wąkuski, Polskie Radio. Benjamin Netanyahu oczekuje uznania Jerozolimy za stolicę Izraela przez większość krajów unijnych. Szef izraelskiego rządu mówił o tym w Brukseli przed spotkaniem z ministrami spraw zagranicznych 28 państw. Nawiązał do decyzji prezydenta USA z ubiegłego tygodnia o przeniesieniu amerykańskiej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy i powiedział, że było to uznaniem rzeczywistej sytuacji. Przekonywał, że to przyczyni się do pokoju na Bliskim Wschodzie. Jerozolima jest stolicą Izraela, nikt nie może zaprzeczyć, a uznanie rzeczywistości jest podstawą pokoju. Wierzę, że mimo różnic między nami, wszystkie kraje albo większość europejskich państw przeniesie ambasady do Jerozolimy, uzna ją za stolicę Izraela i zaangażuje się mocno z nami w zapewnienie bezpieczeństwa i pokoju. For security and peace. Benjamin Netanyahu zaapelował też do Palestyńczyków o uznanie państwa Izraela i jego stolicy w Jerozolimie. Tymczasem przywódca libańskiego Hezbollahu zapowiada działania przeciwko Izraelowi i apeluje o palestyńskie powstanie. Polityk mówił o tym w czasie wiecu szyickiej organizacji w Bejrucie. Manifestacja zgromadziła dziesiątki tysięcy osób i była największą tego typu od czasu, gdy w ubiegłą środę prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone uznają Jerozolimę za stolicę Izraela. Decyzja ta wywołała protesty Arabów na całym Bliskim Wschodzie oraz zamieszki na terenach palestyńskich. Z Bejrutu relacjonuje specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cekielski.
Czerwiec współrządzącego Libanem radykalnego szyickiego ugrupowania zgromadził tysiące osób. Lider Hezbollahu Hassan Nasrallah w transmitowanym poprzez telewizję przemówieniu do uczestników spotkania mówił, że teraz bojownicy będą koncentrować się na, tu cytat, sprawie palestyńskiej po zwycięstwie w innych częściach regionu. Prawdopodobnie chodziło mu o Syrię. Nasrallah powtórzył apel o rozpoczęcie palestyńskiego powstania przeciwko Izraelowi. Nie sprecyzował jednak, czy i co jego organizacja zamierza teraz zrobić w związku z uznaniem przez Donalda Trumpa Jerozolimy za stolicę Izraela. Libańscy szyici, którzy brali udział w manifestacji, także ostro potępiali Izrael oraz Stany Zjednoczone. Ameryka to największy terrorysta, to jest nie do zaakceptowania. Każdy prawdziwy Arab powinien stanąć ramię w ramię z nami i powstrzymać skutki tej decyzji. Mówił Ibtisam z południowej dzielnicy Bejrutu. Szyicki Hezbollah od kilku lat walczył w Syrii po stronie prezydenta Bashara al-Assada i Rosjan. Ugrupowanie, które przez społeczność międzynarodową uznawane jest za terrorystyczne, ale współrządzi Libanem, od lat uznaje Izrael za śmiertelnego wroga. Z Bejrutu Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Wczoraj w Bejrucie doszło do zamieszek przed amerykańską ambasadą. Niezadowoleni Arabowie próbowali dokonać szturmu na placówkę. Kilka osób zostało rannych, a kilkanaście zatrzymano. Dzisiaj przed siedzibą amerykańskiego konsulatu we wschodniej Jerozolimie i w Ramallah na zachodnim brzegu doszło do kolejnych zamieszek niezadowolonych Palestyńczyków. Jerozolima to jeden z najbardziej spornych na świecie terenów. Zachodnia część miasta jest siedzibą izraelskich władz, ale wschodnia, okupowana przez Izrael od 50 lat, a formalnie należąca do Arabów, jest przez Palestyńczyków uznawana za stolicę ich przyszłego państwa. Stare miasto jest miejscem świętym zarówno dla Żydów, muzułmanów, jak i chrześcijan. Społeczność międzynarodowa stoi na stanowisku, że nie uzna Jerozolimy jako stolicy Izraela do czasu, aż status miasta nie zostanie uregulowany w wyniku izraelsko-palestyńskich negocjacji. 20 grudnia, czyli w przyszłą środę, unijni komisarze ponownie zajmą się sytuacją w Polsce. Tematem ma być reforma wymiaru sprawiedliwości. Rzecznik Komisji Europejskiej Margarity Skinas poinformował, że dyskusja o sytuacji w Polsce została wpisana do programu spotkania unijnych komisarzy w ubiegłym tygodniu po opublikowaniu negatywnej oceny Komisji Weneckiej, która uznała, że reformy sądownictwa w Polsce stanowią zagrożenie dla praworządności. Komisja Europejska przyjęła do wiadomości dwie opinie Komisji Weneckiej, a przewodniczący Juncker poprosił, by w przyszłym tygodniu tę sprawę omówić i zdecydować o dalszych krokach. Wcześniej Komisja Europejska mówiła, że jest bliska uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. Chodzi o pierwszą część, czyli wysłanie wniosku do krajów członkowskich o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Do jego przyjęcia potrzebna jest zgoda 22 państw. A Polska podczas wymiany listów z Komisją Europejską podkreślała, że wprowadzane reformy nie są zagrożeniem dla niezawisłości sądów i że każdy kraj ma prawo wprowadzać zmiany w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kanclerz Angela Merkel, cały niemiecki rząd i prezydium CDU potępiają antysemickie incydenty, do jakich doszło podczas sobotnio-niedzielnych demonstracji w Berlinie. Demonstranci palili flagi i wznosili antysemickie okrzyki. Rzecznik prasowy policji w Berlinie, Winfried Wenzel, poinformował, że zostało w tej sprawie wszczęte postępowanie wyjaśniające. Sprzeciwiamy się wszelkim przejawom antysemityzmu i ksenofobii, powiedziała Merkel na konferencji prasowej po zakończeniu posiedzenia prezydium CDU. Żadne przyznań, także w kwestii statusu Jerozolimy, nie mogą usprawiedliwić takiego zachowania, dodała kanclerz w Berlinie. Stefan Seibert w imieniu rządu federalnego powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej, że wykrzykiwanie antysemickich haseł, palenie izraelskich flag na niemieckich ulicach jest wstydem dla Niemiec. Niemcy mają szczególne zobowiązania wobec Izraela i wszystkich osób wyznania mojżeszowego, powiedział rzecznik niemieckiego rządu. Także niemiecki minister spraw wewnętrznych Thomas de Maizière ostro potępił palenie izraelskich flag na protestach na Kreuzbergu i pod bramą brandenburską. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Nie ma takiej wojny dosłownej odrzucania kamienionych. Mamy nowego premiera, jest nim Mateusz Morawiecki, a co do rządu, Wałęsa cierpi, bo zadają na jego temat, jak to wszyscy. Przeczytałam, jak to wszystko słychać. I Wałęsa nie może być słychać. Wałęsa nie może przy telefonie mamy gościa Grzegorza Kosiecki z Dziennika Gazety Prawnej. Dobry wieczór. Po tylu spekulacjach, które przytoczyły
się przez właściwie chyba wszystkie media. Jeżeli zaskoczenie, to po prostu tym, że w ogóle żadna zmiana nie została dokonana. Jest taki mem, który, no bo oczywiście wiele tych komentarzy to były żartobliwe czy ironiczne, nie mówiąc o złośliwych. Taki mem najbardziej charakterystyczny to jest zdjęcie Donaty Szydło i członków rządu, którzy siedzą na posiedzeniu rządu, tą w sali na czwartym piętrze w KPRM-ie. I jest podpis, a teraz wszyscy przesiadamy się o jedno krzesło w lewo, no bo rzeczywiście ta operacja została w ten sposób wykonana. To jeszcze to, co jest charakterystyczne w tym nowym składzie gabinetu, to jest jednak to, że jak policzymy, to na 22 członków rządu, 5 to są ministrowie bez teki. To tak w ogóle jeszcze chyba nie było. To jest właśnie Elżbieta Witek, Henryk Kowalczyk, Beata Kempa, Mariusz Kamiński, no i sama premier Szydło, która jest wicepremierem bez teki. Mamy jakby taki rząd w dużej części bez teki. No i gdyby przyszło tak nam zastanowić się w takim razie, dlaczego to się dokonało i dlaczego właśnie w tym momencie dokonała się ta zmiana? Jakby to zrobił? Nie wiem, znaczy... Nie widzieliśmy tego kilka dni temu i teraz dalej nic nie wiemy. Dlatego, że no, pewnie tłumaczenie może być kilka, tak? Znaczy takie najczęstsze tłumaczenie, jakie można usłyszeć od polityków rządu czy od polityków z prawej strony, to jest tak naprawdę tłumaczenie takie, że no, już ten serial trwał na tyle długo, że trzeba go było uciąć. Ale oczywiście można uciąć tego serialu, tak. No właśnie, bo tak naprawdę to my wiemy, że jakby powiedzmy epizod numer 1 się zakończył, ale właśnie zaczyna się teraz sezon numer 2 tego całego serialu. Czyli nasze media gdzieś, tak, dywagacje. Będą spekulowały, czy odejdzie. A no już dzisiaj byliśmy świadkami tego, jak media bohaterskie śledziły, to czy Witold Waszczykowski przyleci do Warszawy z Brukseli. Co to oznacza? Czy że dostanie nominację, czy że tej nominacji nie dostanie? I to samo nas czeka przez najbliższy miesiąc, pewnie z jakąś przerwą na święta może i Sylwestra oraz Trzech Króli. No więc jeżeli nie chodziło o przecięcie serialu pod tytułem Rekonstrukcja rządu, to o co chodziło? Znaczy, myślę, że tak. Poniekąd jednak trochę chodziło o to przecięcie serialu. No, żeby przynajmniej coś dać ludziom, tak? Byliśmy świadkami kiedyś takich rekonstrukcji rządowych, które były zapowiadane z wielkim przytupem, że tutaj będzie wymiana połowy rządu, po czym się okazywało, że było trzech ministrów wymienianych. No to mamy jednak zmienionego premiera. To jest jeden powód. Drugi powód jest taki, że myślę, że tak naprawdę prezes PiSu doprowadził się do takiej sytuacji, w której musiał zmiany dokonać, bo te półtora miesięczne rozważania, czy wymieni Beatę Szydło, czy nie, doprowadziły do takiej sytuacji, że z jednej strony podważyły autorytet Beaty Szydło, jak przyszło co do czego, to się okazało, że jednak on sam do rządu nie wejdzie, więc musiał mieć zmiennika i się okazało, że tym jedynym zmiennikiem jest właśnie Mateusz Morawiecki, a myślę, że w tym przypadku się mogło okazać, że sytuacja wewnętrzna w PiSie jest na tyle skomplikowana i kandydatura Morawieckiego jest na tyle chłodno przyjęta, że prezes postanowił jakby nie wyjmować poza zamianą tych dwóch elementów układanki żadnego innego puzzla, bo się bał, że się
zawali cała układanka, że jak na, jeżeli na przykład zdecyduje się na wymianę dwóch, trzech ministrów, no to wtedy będzie musiał negocjować z różnymi stronnictwami w PiS-ie. Ktoś może być niezadowolony. Tak mamy sytuację zero-jedynkową. Czy to wymiana premier za premiera? Ministrowie są w tej chwili powoływani od nowa. Więc tak, po pierwsze usuwana jest taka przeszkoda, jaka byłaby potencjalna, że na przykład premier mógłby, prezydent mógłby wnieść zastrzeżenia przeciwko powołaniu jakiegoś ministra, bo w przypadku Antoniego Macierewicza takie główne zastrzeżenia zostały usunięte i w sprawie generała Kraszewskiego, czy wcześniej, jeżeli chodzi o różnicę w koncepcji tego, jak ma wyglądać dowodzenie siłami zbrojnymi. No i z drugiej strony, jeżeli jest, było powiedziane, no, że żaden minister oprócz premiera nie jest zmieniany, to prezydent w tym momencie był w takiej niewygodnej sytuacji, no bo trudno, żeby nowemu premierowi, z którym zdaje się łączą go dobre kontakty, odmawiał na przykład powołania do rządu Antoniego Macierewicza. Więc myślę, że tutaj tak naprawdę ta wymiana jest tak nikła, jeżeli chodzi o ministrów, czym w zasadzie w ogóle jej nie ma, właśnie z tego powodu, że trzeba było zachować taki, kiedyś w średniowieczu było pojęcie pokoju bożego, czyli taki wewnętrzny spokój w PiS-ie w momencie, kiedy następuje zmiana samego premiera, to za chwilę będziemy mieli układy. Chociaż też dzisiaj ktoś mi z takich sfer rządowych podrzucił jeszcze jedną interpretację, że może to był element porozumienia między prezydentem a prezesem PiS-u, bo nie jest tajemnicą, że Andrzej Duda od dawna chciał już dymisji Beaty Szydło. Natomiast no, prezes chciał się upewnić, że prezydent podpisze ustawy sądowe. No rzeczywiście tych spekulacji po prostu nie brakuje i właściwie nic nie jest jeszcze przesądzone. Czekamy na to, co będzie. No to dobrze, to porozmawiajmy w tej chwili, bo rzeczywiście mówiło się o tym, że już pod koniec rządów Beaty Szydło, no ona już tego nie była w stanie ogarnąć, że właściwie każdy minister detektywał sobie prywatną drogę do na Nowogrodzką i praktycznie te wszystkie decyzje po prostu z pominięciem pani premier zapadały. Czy Mateusz Morawiecki, jeśli chodzi o relacje z prezesem PiS-u, może mieć inną sytuację? No tak, no bo jeżeli chodzi o Beatę Szydło, no po prostu byliśmy świadkami takiego procesu, który polegał na tym, że premier jakby swoją pozycję miał taką, no nazwijmy, albo raczej sfera jego swobody decyzyjnej się non stop zmniejszała, natomiast rosła siła poszczególnych ministrów. I na początku było kilku takich w cudzysłowie urbisów, jak Antoni Macierewicz czy Zbigniew Ziobro, którzy no, byli od początku takimi autonomicznymi jednostkami w rządzie i było wiadomo, że w zasadzie istnieją obok premier Szydło, ale potem zakres czy liczba tych ministrów, którzy traktowali premier jako tak naprawdę wicepremiera poniekąd, a udawali się po właściwe decyzje na Nowogrodzką, zaczęła rosnąć. I to potem się było widać nawet w tym, że na posiedzenia rządu przychodziło dosyć dużo wiceministrów, bo szefowie resortów się nie fatygowali, mieli ważniejsze zajęcia. Z kolei Beata Szydło była w takiej dosyć niekomfortowej sytuacji, że teoretycznie miała sferę jakąś wyznaczoną, w której mogła podejmować decyzję dotyczącą rządu, ale potem mogło się zdarzyć, że nawet jeżeli w tych swoich kompetencjach podjęło decyzję, to miała pretensje z Nowogrodzkiej. Znaczy nie wiedziała, kiedy jest dobrze, kiedy źle. I to prowadziło do procesu, w którym niektóre decyzje po prostu nie były podejmowane, bo lepiej było je przetrzymać i jakby próbować wyważyć rację, dowiedzieć się, o co chodzi, ewentualnie przeczekać, niż podjąć i narazić się na zarzuty. I oczywiście na starcie Morawiecki jest w lepszej sytuacji, no bo jakby wchodzi świeży zawodnik, ale świeży wchodzi do tego samego modelu. Jego zaletą może być natomiast to, że może punkt startowy, bo o ile Beata Szydło była wiceprezesem przy prezesie PiS-u, któremu zawdzięczała no, pozycję polityczną, była bardzo pracowita, pamiętamy, że przygotowywała program, ale no, jakby wyrosła przy prezesie i była traktowana jako wiceprezes przez Jarosława Kaczyńskiego, to tutaj przewagą Morawieckiego może być to, że on przyszedł z zewnątrz, ma własne osiągnięcia, bo był prezesem banku. No i jak podkreślają politycy w PiS-ie, jest taką osobą, która no, można powiedzieć trochę Kaczyńskiemu imponuje, w takim sensie polityki gospodarczej, swoich osiągnięć, tego, że
od momentu, kiedy Morawiecki przyszedł, to widać taki wyraźny wzrost na przykład w ściągalności podatków, czy w ogóle... Że radzi sobie, tak? Że radzi sobie z tą sferą. Ma wyniki, tak? Ma wyniki i jeszcze odpowiada, myślę, takiemu wyobrażeniu prezesa, że prawa strona sceny politycznej potrzebuje takiego kogoś w rodzaju antybalcerowicza, znaczy takiego, który dla prawej strony, czy tam dla PiS-u opowie własną historię gospodarczą i będzie miał wyniki, będzie w stanie to przełożyć. Myślę, że to jest też taka potrzeba Jarosława Kaczyńskiego. Ale oczywiście tu mamy nadal sytuację, w której jakby no, sam model się nie zmienił, więc zobaczymy, na ile to będzie... Mobilny model. Czy on też się nie zużyje, tak jak pani premier Szydło, że za chwilę okaże się, że no, niektóre decyzje Morawieckiego jego rywale w rządzie będą podważali skutecznie na Nowogrodzkiej i że za półtora roku ta sytuacja się jakby zbliży do tego, co Beata Szydło właśnie ćwiczyła. Chociaż no, pewnie tutaj Morawiecki ma pewne przewagi. Nawet są takie sugestie, że on może, że to może jest rodzaj jakby takiego politycznego następcy Kaczyńskiego wyznaczonego przez prezesa. Mnóstwo takich opinii się słyszy, ale nauczeni doświadczeniem z ostatnich chwil... Tak, może wstrzymamy się z zastanawianiem nawet nad tym, czy one mają w sobie ziarno prawdy, czy nie. Dziękuję za dzisiejszy komentarz. Dziękuję bardzo. Grzegorz Rysiecki, Dziennik Gazeta Prawna, był naszym gościem, a my już mamy następnego gościa. Pan Adrian Stankowski, Gazeta Polska Codziennie. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. No i mamy nowego premiera na pewno, a nowy rząd, tak jak rozmawialiśmy z naszym poprzednim gościem, nowy stary rząd. Czy to jest dla pana zaskoczenie? Nie, ja od wielu dni mówiłem, że przy pierwszym podejściu zmiany, jeżeli będą, to będą niewielkie. Przewidywałem niewielkie zmiany, które nie nastąpiły, ale to w zasadzie nie zmienia sytuacji. Pan premier Morawiecki postanowił się przyjrzeć najpierw pracy swoich ministrów i potem dopiero w spokoju podjąć decyzję. To też ma związek jakby ze stabilnością tego rządu, bo premier Morawiecki no, uznał, że nie warto ryzykować tutaj jakiegoś falstartu. Też trudno sobie wyobrazić, że premier Morawiecki przyjmując czy zgadzając się na przyjęcie tej funkcji, nie wywalczył sobie, czy też nie zagwarantował sobie jakiejś dozy swobody w kształtowaniu przyszłego składu Rady Ministrów. Ale z pewnością sobie zagwarantował i z pewnością taką swobodę będzie miał. To ja bym do tego nie traktował jako rozrywki wewnątrz obozu Prawa i Sprawiedliwości, bo to nie jesteśmy przyzwyczajeni oglądać tę politykę tak z perspektywy kamerdynera, jakiś intryg pałacowych. To naprawdę nie tak. Tutaj naprawdę są ważne wyzwania przed Polską, nie przed Prawem i Sprawiedliwością, bo ja przysłuchiwałem się temu, co mówił pan redaktor Osiecki przede mną, to nie Jarosławowi Kaczyńskiemu potrzebny jest nowy statek gospodarczy, tylko Polsce. Polsce potrzebny jest sukces gospodarczy. Ale tego nikt nie kwestionuje, tylko wszyscy zastanawiamy się raczej nad pewnymi scenariuszami, które zostały przyjęte, bo już może nie ma sensu cofać się do kwestii jakby dymisji premier Szydło, że rano się ją chwali, broni w Sejmie, a wieczorem odwołuje. Ale właśnie to jest kompletnie pozorna sprzeczność, bo tego rządu Beaty Szydło, pani premier Beaty Szydło trzeba bronić. Ja robiłem to na piśmie również. Jestem pełen uznania dla tego, co osiągnął ten rząd. No, osiągnął bardzo wiele, bo przy ogromnym ostrzale takim nawałnicy artyleryjskiej ze strony opozycji i polityków europejskich i wszystkich dookoła zdołał zawrócić zmienić podstawowe wektory polskiej polskiej polityki, polskiej ekonomii między innymi. No ale to jest dobry początek tak naprawdę dla Rzeczpospolitej, dla następnych pokoleń, bo ja zawsze myślę, że trzeba w takich kategoriach patrzeć.
No i tutaj konieczna była zmiana, bo żeby ten pojazd wielki nabrał dynamiki, potrzebna jest wizja, a Mateusz Morawiecki no właśnie jest politykiem, który posiada niesłychane zdolności ekonomiczne, jest wizjonerem na miarę premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego w II Rzeczpospolitej. Internauci się śmieją, że przy jego zdolnościach to za parę lat kraje OPEC przejdą na rozliczenia w złotówkach i oby tak było oczywiście. Natomiast nam jest potrzebny sukces gospodarczy, bo my musimy gonić bogate kraje, musimy się bogacić. Nasz głos polityczny, trzeba o tym pamiętać, głos polityczny waży tyle, co nasza gospodarka, po prostu. Taka ja tego nie neguję. Próbuję się tu wbić jednak z pytaniem, bo wszystko, co pan powiedział, okej, prawda, tylko jednak powstaje pytanie, czy ludzie zrozumieją to, dlaczego dokonuje się to właśnie w taki sposób, że mówicie o, czy też mówi się, PiS mówi o nowym otwarciu, o potrzebie wizji, Morawiecki ją posiada, tylko skoro już tak długo trwał ten serial pod tytułem Rekonstrukcja rządu, to nie można było poczekać jeszcze trochę i nie wiem, po świętach czy po Nowym Roku ogłosić, że będzie Morawiecki, ale już w zmienionym składem swojego gabinetu, żeby to rzeczywiście pokazało jakby takie, w którą stronę idzie myślenie na to drugie dwa lata, na te następne dwa lata rządu. W którą stronę idzie myślenie, to się okaże jutro w czasie ekspoze. Natomiast ten proces rekonstrukcji rządu rzeczywiście trwał troszkę zbyt długo. Tutaj rzeczywiście słabo był zakomunikowany. Ja nie od dzisiaj powtarzam, że jakby piętą achillesową obozu prawicy jest to, że jakby nie przywiązuje uwagi do poprawnej komunikacji z wyborcami, no ale taka też i trochę może i uroda tego obozu. Natomiast i to rzeczywiście trwało za długo. Stąd takie wrażenie bezzasadne rzeczywiście w rzeczywistości o jakimś, nie wiem, ujmowaniu szacunku dla pani premier, to zupełnie nie ma nic z rzeczywistością, bo z moich informacji wynika, że ta zmiana była już postanowiona jakiś czas temu. No, rzeczywiście to trwało za długo. No i teraz chcąc właśnie przeciąć tę niewygodną sytuację, no postanowiłem dokonać wreszcie zmiany premiera. Czy ten rząd się zmieni i w jakim zakresie, prawdopodobnie tak jak no też plotki na razie i takie niepotwierdzone informacje mówią, będziemy musieli poczekać prawdopodobnie do stycznia. Bardzo dziękuję za ten krótki komentarz. Z tymi plotkami to ja bym też dzisiaj wszyscy ci nadzwyczaj dobrze poinformowani dziennikarze, no właśnie okazało się, ile są warte ich informacji. To akurat zgadzam się w 100%. Dziękuję bardzo. Adrian Stankowski był naszym gościem. Polskie Radio 24. Północ, południe. A w studiu mamy Marcina Królika i mamy internet i mamy marsz przez internet. I mamy Wi-Fi. Witam Państwa bardzo serdecznie. Od dzisiaj w nowej roli, ale wciąż dobra zmiana, nowe zadania i wyzwania, razem damy radę. Tak brzmi pierwsza twitterowa reakcja Beaty Szydło po zaprzysiężeniu rządu Mateusza Morawieckiego, ale ogólnie rzecz biorąc pierwsze komentarze, tak w nawiązaniu do rozmowy sprzed chwili, pierwsze komentarze w sieci są dość ambiwalentne. Część komentatorów krytycznie ocenia fakt, że pomimo wielotygodniowych zapowiedzi skład Rady Ministrów pozostał niezmieniony. Na razie, jak dodaje do rzeczy.pl, o marnowaniu czasu i zaklinaniu rzeczywistości tweetuje Sławomir Cęckiewicz. Potwierdziły się spekulacje o dymisji Antoniego Macierewicza. Zastąpi go Macierewicz Antoni, żartuje Wojciech Wybranowski. Stanisław Fianecki jedzie orwellowską klasyką, pisząc, że wiele się musi zmienić, aby nic się nie zmieniło. Ale są też optymiści. W tym gronie niezawodna, jak zawsze, Beata Mazurek. Damy radę, nadal razem. No, plus 3 dorodne uśmiechy. Ale jak przypomina do rzeczy.pl, rekonstrukcja dotknie poszczególne resorty po nowym roku. Jedynie zmiana personalna, czy też chodzi o drugi polityczny oddech rządu, pyta Sławomir Sowiński na portalu Laboratorium Więzi. I konkluduje, że dobra zmiana, jaką znamy, może, choć nie musi, okazać się nieco lepsza, bardziej przewidywalna, poważniej traktująca instytucje i reguły demokratycznego państwa prawa, ale także bardziej otwarta na dorobek Polski po 1989 roku. Podobnie zdaje się myśleć Donald Tusk, który udostępnił na Twitterze,
najpierw na swoim prywatnym profilu, a potem na oficjalnym skan swojego listu do Mateusza Morawieckiego, w którym deklaruje, że liczy na dobrą współpracę na rzecz silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej. Żywię nadzieję, że w trakcie sprawowania przez pana urzędu Polska będzie w dalszym ciągu pozytywną siłą na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju gospodarczego Unii, pisze z kolei Jean-Claude Juncker, a jego słowa przytacza za polską agencją prasową portal Niezależna. Nakręca się spirala nienawiści, alarmuje portal telewizji Republika. Biuro kolejnego posła Prawa i Sprawiedliwości zostało zdewastowane. Tym razem ofiarą wandalizmu padł Andrzej Melak. Natomiast w wywiadzie dla portalu W Polityce ekspert do spraw bezpieczeństwa Dariusz Loranty mówi, że gdyby ktoś obrzucił jajkami kolumnę samochodową prezydenta USA lub Izraela, byłby trwale uszkodzony, o ile w ogóle by przeżył. A przypomnijmy, że niechlubna bohaterka piątkowych zajść pod Pałacem Prezydenckim, pisarka Klementyna Suchanow, dość szeroko rozpisywała się na Facebooku o swoich obrażeniach, kiedy została rzucona na ziemię przez policjantów. Loranty twierdzi, że za czasów ministra Błaszczaka doszło do zmiękczenia policji. Policjanci bardzo delikatnie podchodzą do interwencji, choć w większości wypadków mają prawo do stosowania środków przymusu bezpośredniego. Obywatele RP na swojej stronie internetowej opublikowali z kolei dziś oświadczenie w sprawie zelżenia przez właściciela firmy ochroniarskiej Farmazon, młodej dziennikarki TVP. No i mówią, że ta sytuacja rzeczywiście nie powinna się zdarzyć i była naganna. No plus jeszcze kilka rzeczy, ale to już może państwa odeślę na stronę. Dziękuję bardzo i do usłyszenia jutro. To był Marcin Królik i w ten sposób zakończyliśmy dzisiejsze wieczorne wydanie magazynu Północ Południe. Północ Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Magazyn sportowy. Dobry wieczór, dzisiaj poniedziałek, magazyn sportu, walki. Andrzej Janisz, witam państwa, moim gościem jest Łukasz Chmaj, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam jeden państwa. Jeden z szefów organizacji Ladies Fight Night. Trochę to takie dziwne, że dwóch facetów będzie o kobietach rozmawiać, ale żadna zawodniczka nie mogła przyjechać, bo przecież już niebawem zawody. Zgadza się, no, pod ostatnim obozem treningowym, który poprowadził Marcin Różar-Lużarski i Iwona Guzowska, rozpoczęliśmy okres przygotowań do tej takiej wyjątkowej gali, bo to są drugie urodziny. Podwójna moc, podwójne uderzenie, dlatego było dwóch trener i trenerka, dwóch instruktorów na obozie. Teraz mamy podwójną galę, podwójne dwa dni ciężkich emocji, także dlatego no, musimy to zostać sami. Niestety dziewczyny muszą się przygotować tak, aby w piątek i w sobotę pokazać naprawdę mocne walki. To jest nieprawdopodobna rzecz, dlatego że organizacja bardzo młoda, jak sam powiedziałeś, to są drugie urodziny Ladies Fight Night, natomiast organizujecie dwie gale, w piątek i w sobotę. To będzie 19 pojedynków, 38 zawodniczek. Jeżeli chodzi o MMA, bo K1 kickboxing, to już kobiety z tym są obeznane od dawna. Natomiast jeżeli chodzi o MMA, to jest dosyć młode. Skąd bierzecie zawodniczki? Skąd znaleźliście tyle chętnych do tego, aby walczyć? To jest jedna rzecz, a dwa, przecież musieliście je również zweryfikować, bo tu chodzi o to, żeby poziom sportowy no, nie był niski. Tak naprawdę zaważyły dwie rzeczy. Przede wszystkim to, że obiecaliśmy naszym kibicom, że w tym roku będą cztery gale. Miała to być niespodzianka i mieliśmy nadzieję, że uda nam się zrobić to show i udało się. Będzie podwójna gala, więc dotrzymujemy słowa i w tym roku organizujemy cztery gale. Druga sprawa, chcielibyśmy pokazać kibicom, nie tylko polskim, ale i zagranicznym, że naprawdę kobiet walczących i w formule K1 i w formule MMA nie brakuje. W naszym kraju jest tych zawodniczek naprawdę nie kilka, a kilkanaście. W całej Europie jest naprawdę rzesza. Jeden z naszych wspólników, jednocześnie matchmaker Grzegorz Chałbiński, który tworzy wszelkie fight cardy i zestawienia przez te dwa lata prowadzenia organizacji stworzył tak dużą bazę zawodniczek, że sami byliśmy w szoku, że naprawdę tyle dziewczyn bije się i nie tylko w Europie, ale i na świecie. Ja patrzę na zestawienie walki wieczoru w sobotę. Jimenez kontra Berszak, Wenezuela kontra Francja. To powiem ci szczerze, że do tej pory paru piłkarzy z Wenezueli znałem, natomiast trenerów również. Natomiast, że tam są zawodniczki MMA, to nie wiedziałem i dowiaduję się dopiero od was. Ja szczerze powiedziawszy, po ostatniej gali w Ossie, jak zobaczyłem fight card, który Grzeszu stworzył, gdzie były zawodniczki z Tajlandii, z Japonii, z Wenezueli i tak dalej, też zobaczyłem, jaką to ma skalę i naprawdę, że w każdym zakątku świata dziewczyny się potrafią bić. Jeszcze tak uporządkujemy sytuację, to jest to, że obie gale odbędą się w Łodzi, w klubie Wytwórnia. Tak, obie gale odbędą się w Łodzi, w klubie Wytwórnia. Jest to miejsce, w którym odbyła się nasza pierwsza gala, dlatego wracamy. Matecznik.
Tak jest, dlatego wracamy do korzeni, do naszego rodzinnego miasta, do hali, na której już robiliśmy to wydarzenie. Dwa dni, dwie gale, oczywiście zakończone afterparty na najsłynniejszej ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, w klubie Lordis, także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Myślisz, że ludzie chcą oglądać walki kobiet? A jeżeli tak, to dlaczego? No ja myślę, że ty wiesz, że chcą. Czy ja uważam? My przede wszystkim patrzymy na wyniki oglądalności, które naprawdę cieszą nas bardzo i cieszą naszych sponsorów, dlatego wiemy, że idziemy w dobrym kierunku. Mamy nadzieję, że ta gala pokaże kolejny jakiś rekord oglądalności i będziemy mogli pochwalić się kolejnymi super liczbami, po to, aby kibice i zawodniczki czuły się pewnie i wiedziały, że to jest dobry krok i idziemy w dobrym kierunku i tak samo one będą mogły dobrze walczyć i pokazać się i kibice będą mieli ciekawe widowisko. A te rekordy oglądalności, to jakie to są rzędy liczb? Na razie nasza oglądalność oscyluje w granicach 500 000 widzów. Mamy nadzieję, że urodzinową galą przekroczymy tą liczbę. Bez telewizji? Bez telewizji. Mówimy tutaj o samej transmisji internetowej, która jest dostępna na naszym Facebooku. To jest rzeczywiście imponujące. No to powiedzmy od razu, że jedną z komentatorek, nie wiem czy nie pierwszy raz w Polsce, tak, w ogóle kobieta będzie komentować jedną z gal, będzie Karolina Owczarz. Tak, kiedyś jest bokserka, później dziennikarka Polsatu, a teraz zawodniczka MMA. Teraz obecnie komentatorka i zawodniczka MMA, dokładnie. Karolina zadebiutuje u nas jako komentator. Ma nadzieję, że się sprawdzi w tej walce. Zresztą jest bardzo podekscytowana tą rolą i wierzy, że wyjdzie wszystko naprawdę na super wysoki poziom. No dobrze, ale jak będzie komentować, to nie będzie walczyć. I tutaj tak wracamy do postaci Łukasza Jurkowskiego chociażby, prawda? No z Łukaszem też tutaj mamy lekkie zamieszanie. Łukasz zawsze u nas prowadził galę. Teraz też zrobiliśmy lekką niespodziankę w sobotę specjalnie dla naszych kibiców, którzy wielokrotnie upominali się o to, żeby Łukasz zszedł z ringu i poprowadził komentatorkę. Piątkową galę będzie komentowała Karolina, sobotnią galę poprowadzi Łukasz, będzie w komentarzu. No dobrze, ale Karolina na razie w komentarzu, a... A debiut zawodowy? W organizacji? No właśnie, w organizacji, czy waszej? Nie wiemy tego jeszcze. To nie są informacje, które można chyba było jeszcze podać. My i rozmawiamy z różnymi dziewczynami. Karolina na razie nie jest zdecydowana. Na razie zaczęła treningi MMA. Powiedziała, że w momencie, kiedy będzie już gotowa i zdecydowana na walkę, wtedy będzie podejmować decyzję, kiedy, gdzie i dla kogo zawalczy. Dobrze, znamy już miejsce, czyli Łódź, a dokładnie klub Wytwórnia. Natomiast teraz takie miejsce szczególne, czyli to, w którym się walczy. To jest klatko-ring. Czyli ring i między pierwszą liną a podłogą jest siatka. Zgadza się. Bo będą walki zarówno MMA, jak i K1. Jak to się rozkłada? W pierwszy dzień mamy zaplanowane 9 pojedynków, z czego 4 MMA, 5 K1. Drugi dzień to już jest 10 pojedynków, w którym mamy 3 pojedynki K1 i 7 pojedynków MMA. No to jak policzyłem, 11 walk MMA i 8 walk K1. Bardzo wiele zawodniczek, i to też zwracam na to uwagę, że zawodniczek przechodzi z kickboxingu, ale nawet nie przechodzi. Próbuje swoich sił w MMA. I to jest chyba taka naturalna rezerwa, z której możecie czerpać zawodniczki. Wydaje mi się, że to chyba każda dziewczyna, która już osiągnie jakieś tam wyniki w kickboxingu, chciałaby się rozwijać i w momencie, kiedy ma taką możliwość i kiedy MMA na naszym rynku kwitnie i rozwija się przede wszystkim nie tylko męskie, ale i kobiece, dziewczyny często próbują. Takim super przykładem na to, jak dziewczyny z K1 lecą na MMA, jest jeden z pojedynków sobotniej gali, gdzie Judyta Rymarzak zmierzy się z Martą Waliczek i nie będzie to pojedynek, tak jak zawsze każdy by się spodziewał, na zasadach K1. Będzie to ich zagadowy debiut w MMA. I jedna i druga z zawodniczek będą miały pierwszą swoją zawodową walkę w MMA. No i to będzie bardzo ciekawe, bo ja z doświadczenia wiem, że jak walczy ze sobą dwóch kickboxerów, bardzo często tak oglądałem, to później okazuje się, że to wcale nie jest żadna kickboxerska walka, tylko jak to Różal mawia, wycierają ciałami matę ringu. I tutaj może być sytuacja podobna, prawda? Może być podobna. No dobrze, a czym jeszcze pochwalisz się, bo ja tylko chciałem powiedzieć, że w waszej organizacji, ponieważ są zawodniczki, a nie zawodnicy, to nie ma ring girls, tylko są boys. To zgadza się, no mamy wiele rzeczy, robimy na odwrót niż wszyscy. Staramy się stworzyć swój model biznesowy naszej organizacji, poszliśmy trochę na przekór, czyli jak zwykle darmowy wstęp, jak zwykle afterparty dla naszych gości, zamiast ring girls, ring boysi, mamy, ponieważ
jeden z polskich zespołów hip-hopowych nagrał nam hymn drużyny mistrzów na drugie urodziny. Postanowiliśmy zrobić trochę jego inną odsłonę i dzięki takiemu zespołowi łódzkiemu Smoking Band będziemy mieli muzyczną, instrumentalną odsłonę naszego hymnu. Mamy nadzieję, że zabrzmi bardzo fajnie. Co możemy jeszcze? No dobrze, jeszcze spytam w takim razie, bo skoro idziemy w ten sposób, że wszystko robicie na odwrót, sędziowie czy sędziny? Sędziowie. Sędziowie. Tak? Aczkolwiek... A publiczność w większości składa się z mężczyzn czy z kobiet? I szczerze powiem, że większość przychodzi mężczyzn. Łukasz Chmaj był Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do zobaczenia. Powtórka programu. Aniołowie huśtali kadzielnicą przed królową wszystkich niebios. Szepnął do swego sąsiada profesor, któremu z czystego przejęcia łzy stanęły w oczach. I nagle wielki okrzyk zdziwienia, gdy blask ogarniał dąb. Podobnie wydarzyło się coś cudownego, niepojętego. Z bezmornego nieba spadł deszcz białych, świecących płatków. Śnieg! Pada śnieg w środku lata! Wołali jedni. Nie! To płatki czystych, białych róż, to one spadają, sprzeciwiali się inni. Wielu z tych, którzy znaleźli miejsce na otwarcie parasoli, chcąc schronić się przed słonecznym żarem, teraz odwracali się, by uchwycić coś z deszczu kwiecia. Ale cudowny deszcz nie dosięgał ziemi. Na pewnej wysokości świecące płatki jakby znikały. Widzicie? Widzicie? Zawołał dom Joachim i poruszony chwycił swego sąsiada za ramię. Na Boga nie, to nie pochodzi od diabła. Ja wierzę, dom Manuelu, ja wierzę. Proboszcz z Porto de Mos stał blady jak płótno. Nie, nie, to jest stek kłamstw, mamienie, którego nie potrafię wyjaśnić, ale stek kłamstw wydobył z siebie, trzęsąc się. Dom Joachim już go nie słuchał. Przecisnął się w tłum. Opadł na kolana, jakby był do tego zmuszony przez niewidzialną siłę. I głośno się modlił. W tym czasie ponownie do cudownego drzewa zbliżyła się złota kula. No. Zatrzymując się na uderzenie serca. Aleluja. Oddaliła się na wschód. Oddaliła się. Oddaliła się. Opuszcza. Święta dziewica nas opuszcza. Stojący wokół ludzi usłyszeli wołanie Lucy. Już jej nie widział. Chciał czerpać najlepsze doświadczenia z dotychczasowych osiągnięć, a więc będzie to też rząd kontynuacji. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że jego rząd będzie koncentrował się na tym, by kwitła gospodarka, pod warunek realizacji wyznaczonych celów społecznych. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak uważa jednak, że po expose nowego premiera nie można się wiele spodziewać. Spokojnie czekamy na moment, w którym prawdziwy premier i prawdziwy przywódca przedstawi expose prezes Kaczyński, bo to jest jakoś tam istotne, wszystko inne jest grą i teatrem. Mateusz Morawiecki zapewnił tymczasem o staraniu, by rząd Zjednoczonej Prawicy był rządem Zjednoczonej Polski. Żebyśmy byli również docenieni przez tych, którzy na nas nie głosowali. To byłoby największym sukcesem, to byłoby największym zaszczytem. Głosowanie nad wnioskiem premiera o udzielenie Radzie Ministrów wotum zaufania zaplanowano na jutro rano. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. W Sejmie expose nowego premiera, a w Senacie reforma sądownictwa, prezydenckie ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym będą najpewniej omawiane na rozpoczynającym się dziś dwudniowym posiedzeniu Senatu. Po trzeciej w nocy Senacka Komisja Praw Człowieka przyjęła bez poprawek oba dokumenty. Liczę, że reforma przywróci zaufanie społeczne do polskiego wymiaru sprawiedliwości, który dziś nie działa dobrze, mówi senator PiS Zbigniew Cichoń. Niestety jest on dotknięty pewnymi dysfunkcjami, głównie związanymi z opieszałością postępowania, poza tym z poczuciem pokrzywdzenia przez szerokie rzesze społeczeństwa, które uważają, że przed sądami są zupełnie bezsilni, częstokroć niewysłuchani czy źle traktowani.
Przeciwnego zdania jest senator Platformy Jerzy Wcisła. Jak twierdzi, założenia prezydenckich ustaw są zbliżone do poprzednich propozycji PiS. Ja odbieram te całe 2 miesiące, w których debatowano o tych zmianach, bardziej jako negocjacje o politycznym wpływie różnych środowisk, gdzie przesunąć ciężar decyzyjny, na którego polityka i który polityk powinien mieć większy wpływ na sądownictwo, niż na poprawienie samej struktury prawa. Czy ustawa o KRS i Sądzie Najwyższym wejdą do porządku obrad Senatu, dowiemy się przed 14. Godzinę później Izba ma rozpocząć pracę. W informacjach Francja i Światowy Szczyt Klimatyczny. Dziś rusza One Planet Summit. Kto i o czym dokładnie będzie dyskutował, wie Marek Brzeziński. W szczycie swój udział zapowiedziało około 50 szefów państw i rządów, a także gwiazdy światowego kina. A wśród nich znany z aktywnej walki ze zjawiskami powodującymi ocieplenie klimatu Leonardo DiCaprio. W programie konferencji w Boulogne-Billancourt znalazły się 4 panele tematyczne. Uczestnicy debat zajmą się sprawą finansowania środków na rzecz działań mających wyhamować negatywne zmiany klimatyczne, finansowania zmian w gospodarce, tak by była ona bardziej przyjazna środowisku, wreszcie podejmowania kroków na szczeblu wielkiej polityki, tak jak i regionalnym i lokalnym, na rzecz klimatu. Pałac Elizejski wyjaśnił, że szczyt ma dać przede wszystkim odpowiedź na pytanie, w jaki sposób zrekompensować pod względem finansowym wycofanie się z programu Stanów Zjednoczonych. Wielu działaczy pozarządowych organizacji ekologicznych zastanawia się jednak nad tym, czy takie spotkanie, które koniecznie chciał zorganizować we Francji prezydent Emmanuel Macron, ma sens w niecały miesiąc po ONZ-owskiej konferencji klimatycznej w Bonn w Niemczech. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Los Angeles ogłoszono nominacje do Złotych Globów. Najwięcej otrzymał amerykański film Kształt Wody. Wśród nominowanych jest także polsko-brytyjska produkcja Twój Vincent. Kształt Wody otrzymał 7 nominacji do Złotych Globów, w tym za reżyserię dla Guillermo del Toro oraz za najlepszy dramat. W tej głównej kategorii będzie on rywalizować z Czwartą Władzą Stevena Spielberga, Dunkierką Christophera Nolana, filmem Tamte Dni, Tamte Noce Luki Guadagnino oraz 3 billboardy za Ebbing, Missouri Martina McDonagh. O miano najlepszej komedii walczyć będą m.in. Lady Bird, Król Rozrywki oraz Uciekaj. Do Złotych Globów w kategorii aktorskich nominowano takie gwiazdy jak Tom Hanks, Denzel Washington, Meryl Streep, Emma Stone i Helen Mirren. Opowiadające o życiu Vincenta van Gogha obraz Twój Vincent otrzymał nagrodę w kategorii najlepszy film animowany. Polsko-brytyjska produkcja będzie rywalizować z takimi hitami kinowymi jak Koko czy Dzieciak rządzi. Złote Globy przyznaje Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej przy Hollywood, które skupia około 90 dziennikarzy z całego świata. Ceremonia wręczenia tych nagród odbędzie się w Los Angeles 7 stycznia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I czas na prognozę pogody. W dzień na niebie dużo chmur, możliwe jednak większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu na północy i w górach deszcz ze śniegiem, wysoko w Karpatach będzie pruszył śnieg. Temperatura od 6-7 stopni na północy i zachodzie do 13 na Podkarpaciu. 10 stopni pokażą termometry w Warszawie. Wiatr wciąż silny, w porywach do 75 km na godzinę, w rejonach podgórskich do 115, a wysoko w Tatrach i Bieszczadach nawet do 160 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Witam Państwa bardzo serdecznie, Dorota Gania. Mamy 12 grudnia, 346 dzień roku. Słońce w znaku Strzelca wzejdzie o godzinie 7.35, zajdzie o 15.23. Dzień będzie trwał 7 godzin i 48 minut, a ja będę miała z Państwem przyjemność spędzić najbliższe 3 godziny. Pamiętajmy o imieninowych życzeniach dla Adelaidy, Aleksandra, Franciszka, Joanny i Konrada.